witajcie detailingowi. Dziadzia, dzisiaj ze mną firma H2O.net i Quick Detailer. Od czego zacznę? Od atomizera. W ogóle nie pasuje do tej butelki. W żaden sposób. Raz, że niewygodnie się go trzyma. Dwa, że nie wiem po co tu jest ten sitko spieniające. Rozumiem, że służy też do innych produktów. I trzy, jak pryśniesz, widziałeś? Na końcu wyrzuca coś jeszcze, leci po paluchach. Tragedia. Tutaj akurat ten atomizer leży całkowicie. Zapach przyjemny. Słodki, taki landrynkowy. Bardzo fajny, zapach przyjemny. Co do samego produktu, ma zawartość kanałby, o ile mi wiadomo. I nie lubi niskich temperatur. Jeżeli chce się nim bawić, moim zdaniem 10 plus stopnia. I wtedy jest całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, jak zauważyłeś. Ja kładłem go. Aplikowałem go koniec lutego i specjalnie właśnie w słoneczku, żeby ten lakier był troszeczkę rozgrzany. Także idealnie wyszło. Idealnie wyszło, zero mazów, fajnie się dotarł, fajnie się rozprowadził, fajnie się dotarł. Na mokro też niczego sobie, także tutaj bardzo fajnie. Kolejna rzecz, taflowanie. Właśnie tu jest fajnie, bo przy dużej ilości wody zjeżdża taflą. A później, jak zauważyłeś, zarzuciłem wodę z atomizera i kurczę, pojawiły się całkiem niezłe kropelki. Nie jest to jakiś ach i och, jeżeli chodzi o kropling, ale to jest bardzo ciekawe. Duża ilość wody, taflowanie. Mała ilość wody, czyli z atomizera kropelki. Ciekawa sprawa. Kolejna rzecz, wykończenie. Dodaję coś tam po łysku. Nie jest to jakieś mega uderzenie. Taki typowy kudek. O, typowy kudek, który ma za zadanie osuszyć ci auto, powiedzmy, dodać delikatnie tego połysku. Taka szybka akcja. Nie przyciemnia w żaden sposób. On mi troszeczkę przypomina K2. Tak odrobinę. Ale K2 moim zdaniem lepszy połysk i łatwiejsza aplikacja. Tak. No przyjemniej, przyjemniej. Tutaj jest bardzo podobnie, także kudeczek, no, na szybkie akcje super. Super. Nie zrobił na mnie achów i ochów. Nie jest tak, że to jest produkt, kurczę, rewelacyjny i nic poza tym nie będę widział. Nie, nie. Zwykły, klasyczny kudek, który się niczym tak naprawdę nie wyróżnia. I no niestety beznadziejny atomizer. Nie pasuje do tej butelki. Naprawdę niewygodnie, nieporęcznie. Ten uchwyt jest króciutki. Ciężko się tu trzyma. Rękę muszę jakoś tak wyginać. To bym proponował zmienić. Jeżeli H2O mnie z firmy, ktoś firmy H2 mnie ogląda, pomyślcie nad innym atomizerem, bo ten naprawdę jest nieporęczny, nieporęczny. No dobrze, z mojej strony to by było wszystko. Ja się z Tobą żegnam, zapraszam Cię do kolejnego materiału, który pewnie pojawi się niebawem. Znając mnie, to prawdopodobnie jutro. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!